Co to w ogóle jest? To są trzy spotki pewnie, które małpy nimi uciekną, co nie? A, fajnie. Nawet nie miałem możliwości się wybronienia. To jest w ogóle słabe, bo nie masz tutaj klatek nieśmiertelności, chyba nie ma w tej gierce. A jak są, to są bardzo rzadkie, bo jednak no... No to trochę przegięcie pały było. Dobra, jak się tutaj dostanę? Pewnie podstępem, znając życie. Myślałem, że hula hopem tam doskoczę, ale chyba jednak nie, więc... Dobra, niech będzie. Dexter, zjedz mnie. Zeżryj mnie. O, otworzył pysk. Czy on naprawdę zeżarł statek? Chyba, że jego żołądek to taki teraz tonący statek, no to wtedy się nie dziwię. Właśnie to troszeczkę mogę być teraz śmieszny, ale zaczynam się doszukiwać logiki w tej gierce i... Niestety nie znalazłem żadnej, więc dobra, gramy dalej. Never mind. Dobra, jest jedno życie. Bardzo dobrze. Ładnie, dostaliśmy się do góry. Teraz cię postraszę moim nowym hula hop. A, jednak cię nie postraszyłem hula hop, bo musiałem cię pod sam koniec schwytać. Szkoda trochę. Dobra, i to tyle? Już nic więcej nie mamy? No to wygląda, dobra. No to skoro nic więcej nie mamy, to płyniemy dalej w takim razie. Jest jedna moneta Spectera. Nie pamiętam, ile tutaj trzeba było zdobyć, ale mamy kolejną, więc... To chyba dobrze, co nie? Dobra, tam nas jeszcze nie było, więc będziemy musieli tamtędy polecieć. Dobra, przynajmniej mamy jedną małpę schwytaną. To się ceni bardzo, jedną monetę Spectera, więc... Wszystko jest jak najbardziej w cacy. Tak jak ja bym chciał, tak jak bym oczekiwał. Gdyby dało się robić tutaj relikty tak jak w Crashu, to mi się wydaje, że to hula hop byłoby takim naprawdę solidnym ułatwieniem tych reliktów. I to mówię autentycznie serio. Odnoszę dziwne wrażenie, że tutaj u góry będzie małpa. Tam jest kolejna moneta Spectera. Ciekawe, jak ją zdobyć. Dobra, nieważne. Nie ma co się tutaj ten... Może ją zdobędziemy, może nie.
skupmy się na razie na priorytetach. A priorytet jest taki, żeby schwytać kolejne małpy. O Jezus Maria, co to jest? Jakiś miniboss. Czyli taki języczek w sumie, który jest w jamie ustnej. Dobra, jeszcze raz, hula hop, dawaj. Zabójcze hula hop. Dobra. Skamieniał. Tylko teraz pytanie, czy w momencie kiedy to zaatakowaliśmy, to się tylko tutaj odblokował, czy tutaj też? Aż zobaczę z chęcią. Nie, tam dalej jest zablokowane, dobra. Myślałem, że to jakby ten cały obszar się odblokował, ale dobra, skoro się nie odblokowało, no to najwidoczniej tak musiało być. Dobra, to teraz dawaj platforma. W sumie jedno wspomnienie mam z tego poziomu akurat. Pamiętam, jak właśnie byliśmy całkiem zszokowani, że takie poziomy w ogóle powstały w tej gierce, bo sądziliśmy, że Ape Escape z początku będzie takim niewinnym klonem Crasha Bandicoot, czyli wiecie, po prostu bardziej takie poziomy wyspowe, a tutaj kurde mamy jakieś nie tyle co właśnie takie innowacyjne, takie średniowieczne, znaczy w sensie chodzi mi o te ruiny na przykład. To jeszcze na przykład poziom w jamie ustnej i tak tacy byliśmy trochę zszokowani, jak żeśmy to pierwszy raz zobaczyli. Było takie, o kurcze. To widzę, że gierka tutaj nas zaskakuje z etapu na etap. No, pierwsza część Ape Escape jest bardzo taka wielkie wow się ma, jak się pierwszy raz zagra. Dobra, tu trzeba będzie znowu polecieć. Więc lecimy! A tam z tyłu małpa jest! Haha, ty! Ja tam wlecę do góry, spokojnie, ty się o to nie martw. A bo ty spadnij tutaj na dół, dawaj. No, dwie naraz. Ty trzecia jeszcze tu jest. A no tak, bo musimy te jeszcze dwie dwie złapać. Co ja mam z tym uratowaniem? Weźcie mi w ogóle. Znaczy technicznie ratujemy od złego Spectera, no ale wiecie o co chodzi. One i tak są pod jego kontrolą, więc co to jest za różnica? I jeszcze jeden małpiszon. Gdzie on jest? Where is Monkey? Where is Monkey? Super Monkey Ball, kurde. Gierka, którą też będę chciał ograć. Ale to już nie w tym roku. W tym roku to chcę zakończyć jakby Ape Escape. Ape Escape. Harry'ego Pottera na PS2, bo wiem, że jestem w stanie te dwie gry skończyć, więc full focus na te dwie gry. No ewentualnie jeszcze tego Crasha 4, chociaż z tym to mam naprawdę coraz to bardziej mieszane odczucia, ponieważ kurde, ta gra mnie tak triggeruje nieziemsko. To głowa mała. No jak ja mam się do góry dostać? He? Tam u góry coś jest. Definitywnie. I tam pewnie małpa też jest. Chyba, że tam małpy nie ma. No to wtedy cofniemy się. Ty tutaj coś słyszę. No tam jest, kurde, małpiszon jeden. Zasrany. Tylko pytanie, czy teraz jak ja tutaj polecę, to ja czasem nie wyjdę już stąd. Dobra, tutaj będziemy musieli szybko zmienić.
No, udało się. Teraz zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Tu mamy kolejny hula hop i... Znaczy, w hula hop jest, mamy kolejny ten, światełko na końcu tunelu. A, tutaj się cofnęliśmy, chyba. No, cofnęliśmy się, więc... To tak to w ogóle się prezentuje, tak widzę. Ale te małpy się bronią, żeby kurde nie zostać schwytane, nie? Jakie to jest przykre w tym wypadku. Nawet nie zdajcie sobie sprawy, jak bardzo. Patrzcie, ile ciasteczek tutaj wylatuje. Może jakieś żyćko będziemy mieli dodatkowe, kto wie? Czy to jest taka ten, do nieskończonych tych ciasteczek? Bo to trochę tak wygląda, jakby to była do nieskończonych ciasteczek. Dobra. Odwróćmy kamerę. Dobra, tam się drzwiczki odblokowały. Gdzie jest ten małpiszon? Ten ostatni w sensie. Ten zniknął czy co? Małpiszon zniknął, na to wygląda, więc olać już w sumie. A, tu jest jeszcze jeden, kurde, widzicie? O, żyćko mamy. O kurde, ty, tam były te ciasteczka. Ty, ale możemy właśnie tak ogarnąć tym mieczem świetlnym. To nie jest głupi pomysł.
Ale żeśmy podstęp wykorzystali. Ja się musiałem aż skupić na tym, nie? Bo kurde, myślałem, że nie dam rady. No a tu widzicie jednak, kurde, los się do mnie uśmiechnął. You did great. No dobra. To zobaczmy, co teraz będziemy mieli. New Friesland. O, Snowy Month, czy jakoś tak to się nazywało? Towards the Ice Age. It will be extremely cold in this next area. The planet is covered with ice and in some areas with strong winds the temperatures will drop below freezing. The apes have adapted well to their new surroundings. Take full advantage of the gadgets. So you can quickly move on. Pięć małpek, a nie małapek, kurde. Let's go! Musimy po prostu uważać na lód i tak dalej, ponieważ możemy się też utopić. Z tego co wiem, nawet chyba zamrożona woda jest w stanie nam zadać jakikolwiek damage, aczkolwiek mogę się mylić tutaj. Kurde, przydałaby się jakaś kurtka, bo tu strasznie zimno jest. Tu przynajmniej w ogóle jakaś zima jest, w przeciwieństwie do kurde u mnie, bo u mnie to w ogóle zimy nie ma. U mnie jest obecnie 13 stopni na plusie, więc XD trochę. O, a te już mają, kurde, widzicie? Jakie podwójne standardy? No może nie podwójne standardy, ale no kurde, niesprawiedliwość, bardziej bym powiedział. Dobra, jedna małpa schwytana. Z czterech. Ciekawe, czy przez lód będę mógł złapać tą małpę. Nie mogłem, ale mogę ją właśnie w taki sposób strollować. Tak jak zrobiłem to przed chwilą. A teraz spróbujmy tą monetę Spectera zebrać, ponieważ kurde, no trochę słabo byłoby jej nie zebrać. O, przeskoczyłem teraz. Peh. Kiedyś nam się uda, mówię wam. Kiedyś nam się uda. No widzicie, kurde, woda jest w stanie nam zadać damage. Więc radzę uważać.
U, mamuty tu już jeszcze są.